Me was told Niebieski Panie, dziękuję Ci za ten czas tego zgromadzenia wokół Twojego Słowa, Panie. Proszę Cię o Twoje błogosławieństwo i Twoje namaszczenie Duchem Świętym, o tej usługi do tego Słowa, do, tej, do tego, co będziemy teraz rozważać, Panie. Proszę Cię o to, żeby nasze serca były otwarte na Twoje Słowo i, i błogosław tych, którzy będą tego również odsłuchiwać, Panie, namaść i oczy, maścią wzrok naprawiającą w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Czytam taki fragment do tego tematu, czyli tą drugą część: e, e, strach kontra wiara. To teraz, tak jak tam już napisane jest w tytule, to nazwałem: Jak przezwyciężyć strach. I od razu mówię, że to przesłanie kieruje przede wszystkim do ludzi już wierzących. Ludziom, którzy nie są na tej drodze, jest niemożliwe, żeby. Są, nie, nie, nie są w stanie po prostu przezwyciężyć pełności tego strachu. Ja nie mówię, że, że nie mogą w jakiś tam aspektach życia nie odczuwać tego. Więc tak jak mówię, tak jest. Więc przeczytam sprawa z, 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 z Księgi Powtórzonego prawa 28 rozdział. A wśród tych narodów nie zaznasz wytchnienia, ani stopa Twojej nogi nie odpocznie. A pan da ci tam lękliwe serce, wyczerpane oczy i smutek duszy. I twoje życie będzie przed tobą jakby w zawieszeniu. Będziesz się lękał w nocy i wednie i nie będziesz pewien swego życia. Rano powiesz, aby już był wieczór, a wieczorem powiesz, aby już był ranek. Z powodu strachu w twoim sercu, który będziesz odczuwać, i z powodu tego, co zobaczą twoje oczy. I Pan zawróci Cię do Egiptu na okrętach drogą, o której Ci powiedziałem, że już jej nie zobaczysz. Tam będziecie sprzedawać swoim wrogom, jako niewolnicy i niewolnice. Ale nikt Was nie kupi. Wybrałem ten fragment, chociaż on dotyczy Izraela. Znaczy, ja to tak widzę jako podwójna, podwójna część tego proroctwa. Dlatego, że ono mówi o tym, że. Że człowiek, jak odchodzi od Słowa Bożego, od Boga, od jego prawa, to z nim się dzieje coś takiego, jak my widzimy właśnie na tym świecie. Cały ten świat, mówię na razie, wspomnę tylko o świecie, o ludziach, oni są w strachu, cokolwiek się dzieje, oni są cały czas w strachu. I to jest właśnie konsekwencja odejścia od Słowa Bożego, od Boga. Dlatego na początku powiedziałem, że to przesłanie kieruje przede wszystkim do osób, Wierzących. Bo właśnie dzisiaj rano, gdy, gdy jeszcze byłem w śnie, aczkolwiek jakby z niego wychodzę, nie wiem, nie u mnie tego wytłumaczyć, dosłownie usłyszałem takie słowo, e, słowo ma moc. I się obudziłem i od razu wiedziałem, że tak, jakby mi ktoś w, w środku powiedział, Tomasz masz powiedzieć dzisiaj wieczorem. Chociaż m, zastanawiałem się przez cały dzień, znaczy jak ja mam to powiedzieć. Te trzy słowa mam powiedzieć, No słowo ma moc. Zacząłem nad tym myśleć. Przygotowałem sobie mnóstwo tych wersetów pisma. Na szczęście się nic nie wykasowało jak, jak tydzień temu. I w sumie okazało się, że jest to bardzo proste dla nas wierzących. Jest to naprawdę bardzo proste. Ta Ewangelia, to Słowo Boże jest proste, tylko może jest problem z tym wykonaniem tego. Zawsze to też w sumie nie jest trudne, ale wydaje mi się, że związane jest to bardziej z tym właśnie e, z tymi blokadami w naszym życiu. Przez to, że miłujemy świat, miłujemy grzech, jakieś rzeczy, i to powoduje, że my nie jesteśmy w stanie naprawdę wejść w to Słowo. A jak Wam zaraz przeczytam kilka wersetów z pisma, to zobaczycie, że jeśli naprawdę nie zjednoczymy się z tym Słowem, to nie uwolnimy się od strachu, od wielu problemów, bo tylko jesteśmy bezpieczni, kiedy naprawdę jesteśmy w Słowie. Bo jeśli jesteśmy w Słowie, to ten Duch Święty będzie w nas mieszkał. Czyli Pan Jezus Chrystus, tak jak powiedział, razem z Ojcem w nas zamieszkają. Ja tu troszeczkę będę przesuwał, bo ja to mam już powybierane. Jak nawet pójdziecie do przypowieści Salomona, to również się o tym dowiecie z pierwszego rozdziału. Właśnie o tym, co się, co się dzieje z ludźmi, którzy gardzą Słowem Bożym. Jakie, jakie rzeczy się z nimi dzieje, dzieją. I tutaj jest na przykład w 31 napisane, ale kto mnie słucha, będzie mieszkać bezpiecznie i będzie wolny od strachu przed złem. Zobaczcie. Czyli, jeśli będziemy mieszkać w Bogu, tak jak Pan Jezus powiedział: Jeśli we mnie trwa, trwać będzie Wasze Słowo. Czyli, nie tylko, że będziemy słuchać tego Słowa, bo jest napisane, że nie chodzi o samego słuchacza, że słuchasz tego Słowa, tylko ten, który wykonuje to Słowo. To to jest znaczy, że to Słowo będzie codziennie w Tobie, ono będzie w Tobie przebywać, to wtedy będziesz wolny od tego strachu. To nie dotyczy wierzącego człowieka, jeśli on naprawdę zjednoczy się ze Słowem Bożym. No, no to niby to się wydaje, że to jest takie proste, ale pewnie każdy z nas w życiu już nieraz doświadczał strachu, szczególnie w tych trudnych chwilach, że nie potrafiliśmy może zastosować tej wiary do końca w pełni. Ale właśnie to jest, to jest ten problem, że za dużo w nas jest świata. Za dużo jest jakichś rzeczy, które kochamy bardziej niż Boga. Ponieważ niby one same w sobie nie są złe, ale one, nam, one nie pozwalają przyjąć w pełni tego słowa. W Piśmie jest napisane, że jeśli miłujesz Boga, to miłujesz Go z całej myśli, z całego serca i z całej duszy. Co to, to tak naprawdę oznacza? Jeśli sobie pomyślicie, jak możemy miłować Boga z całej, całej myśli, jak to jest w ogóle możliwe, pozwolisz, że to słowo wejdzie do Twojego umysłu, to będziesz Boga miłował z całego serca, z całej myśli i, i tak to się stanie. Ale nie możesz pozwolić, żeby tam coś innego było. Nie możesz pozwolić na to, żeby Twoje oczy patrzyły na, na informacje z tego świata. Bo nie da się dwóm um panom służyć, jak mówi pismo. To zawsze będzie zasiewać właśnie ten strach. To będzie zasiewać tą niewiarę. I my przezwyciężymy strach tylko przez Słowo Boże. Przez to, że będziemy się przeciwstawiać szatanowi, tak jak mówi pismo. Przeciwstawcie się diabła, ucieknie od was. Ale jak my mamy się przeciwstawić diabłu? Czy na przykład informacją o Ukrainie, wojnie. Czy może jakimiś spiskami, teoriami o okultyzmie, czy o czymś tam? No, możecie spróbować. Jak przyjdzie do Was szatan, powiedzmy, w jakieś coś tam zadziała, nie wiem, jakaś myśl do Was przyjdzie, to powiedz, spróbujcie do niego przemówić w ten sposób. A gwarantuję Wam, że przyjdzie jeszcze więcej diabłów wtedy. Nie ucieknie od Was. Ale zobaczcie, jak Pan Jezus z nim rozmawiał. Jak przyszedł szatan do niego kusić go na pustyni, kiedy on był w tym. 40-dniowym poście. On rozmawiał ze słowem Bożym z nim. Tylko słowem Bożym. I właśnie to zrozumiałem dzisiaj rano, że słowo ma moc. Tu nie chodzi o słowo, bo ktoś powie, no jakie słowo, słowo jakiegoś tam człowieka. Słowo Boże. Słowo Boże ma moc. I tu kiedyś, zdaje się, z Bratem Zbyszkiem, pamiętam, rozmawialiśmy na temat, jak właśnie słowo. Mówiłem o tym właśnie, co powoduje w życiu stres, na przykład. Czyli tak zwane zamartwianie się. Być może on też o tym mówił, już dobrze nie pamiętam, że kiedy myślisz nad czymś bardzo intensywnie, za długo, to zaczynasz się, wiadomo, stresować, denerwować się, i Twoje ciało odczuwa to wszystko. Odczuwa ten strach, oddziaływuje na Twoje ciało. Sobie przez to po po powodujesz szkodę. A teraz już nie będę, bo już chyba o tym mówiłem ostatnio, ale wyobraźcie sobie, co jest, co jest wtedy, kiedy mówisz o Słowie Bożym, tylko o Słowie Bożym, chociaż Pismo mówi: Mówcie dobre rzeczy. Ja wierzę, że tu chodzi o Słowo Boże, bo to jest jedyna, jedyna możliwość. Słowo Boże jest prawdą. No to dozna, doznasz uzdrowienia, bo to jest przeciwność tego strachu. Przeciwność niewiary jest wiara. Przeciwność choroby jest zdrowie. I to wszystko jest zapisane w piśmie. I zacząłem właśnie w ten sposób myśleć, i, i, i tak widzę właśnie to, że pismo mówi oddzielcie się od tego świata. Jeśli ktoś jest ze świata, tego świat słucha. I tak jest napisane u Jana. Jeśli jesteś ze świata, świat będzie ciebie słuchał. I zacząłem o tym myśleć, ale jak to zrobić? No i faktycznie, weź podejść do człowieka, obojętnie jakiego człowieka zaczep na ulicy. I powiedz mu tak, że chciałem z Panem porozmawiać o Panu Jezusie i tak dalej. Zobacz, jaka będzie reakcja jego. No rzadko, może nie wiem, jak jest teraz, ale przeważnie ludzie nie mam czasu, to tamto, albo ich to nie obchodzi. Albo idź do kogoś do domu, zapytaj, powiedz, że chcesz mu powiedzieć o Apokalipsie. Tak samo będzie, pogonią Cię. Ale idź do tego człowieka i powiedz mu, co Pan myśli o tej sytuacji, co teraz się dzieje z wojną, albo co Pan myśli o tych chorobach, albo o emeryturach. Zobaczysz, od razu będą Ciebie słuchać. I to właśnie do mnie to przemówiło. Ale jeśli napełnisz się Słowem Bożym, to świat nie będzie tego słuchał. Ale jeśli jesteś napełniony światem, to świat będzie to słuchał. A w kim jest świat, tam nie ma miłości ojca, która nam jest potrzebna do tego, bo miłość, ta miłość doskonała właśnie usuwa precz wszelki strach. Zobaczcie. I to wszystko zmierza z powrotem do Słowa. Bo. Tą miłością wiemy, że jest Bóg, ale On jest Słowem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I zobaczcie, jakie to słowo jest ważne. Żebyśmy jak najwięcej tego słowa przyjmowali, ale nie pozwalali jednocześnie, aby cokolwiek innego do tego wchodziło. My naprawdę nie potrzebujemy wiedzieć, co, co, co się dzieje tam czy tam. To jest niepotrzebne. Bo jeśli jesteś gotowy z Chrystusem, Jezusem, to jak powiedzmy, ogłoszą, że idzie atom tutaj. A ty będziesz z Chrystusem, nie martw się o to. No, chyba że już jesteś tak pełny Słowa Bożego, że nawet jak przeleci tam jakaś informacja, to ciebie to nie ruszy. A jak ja obserwuję ludzi, to ja widzę, że bardzo rusza. Jedni non-stop te spiski i ciągle tylko te wiadomości wklejają, a o słowie nie chcą nic wspomnieć. A drudzy nawet przyznają się do tego, że mają lęk, piszą, że na YouTube oglądają jakieś kryminalne programy, wierzący. No nie da się po prostu człowiekowi takiemu uwolnić od strachu. On ciągle będzie przestraszony, on będzie się bał swojego cienia. Ale jeśli człowiek by naprawdę wszedł tylko w słowo Boże, przyjął to słowo, zaczął trwać w tym słowie i zaczął wykonywać to słowo. To Pan Jezus powiedział, że jeśli moje słowa was trwać będą, proście o cokolwiek chcecie, a to się spełni. Ja oczywiście nie mówię, że jesteśmy w pełni, że, nasze, że jesteśmy w pełni wolni całkowicie od takiego strachu, jak na przykład, bo tutaj właśnie pamiętacie, nie wiem, czy ktoś pamięta, ale w tamtym rozważaniu mówiłem o tym wersetzie, co mi odleciał. To jest Marka 14, 33, że Pan Jezus, wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaczął odczuwać lęk i udrękę. Że on nawet, ten Bóg będąc w tym ciele, odczuwał coś takiego. A również to, ja też nie mówię o tym dobrym lęku, który powinniśmy mieć, bojaś Pańską, którą mamy przed Panem, ale to ona oznacza, że bojaś Pańska to jest początek mądrości, bo ona oznacza, że nienawidzisz grzechu. I to jest oczywiste, że jak przyjdzie do ciebie Bóg, to Ty nie będziesz chwalił, radował się i ten, tylko tak jak mówi Pismo, jak przychodzili aniołowie pańscy to zawsze było ich pierwsze słowo, nie bój się. Bo człowiek, który to widział, czy to byli pastuszkowie, czy to był Daniel, czy to jacyś inni mężowie Bożej, czy niewiasty, odczuwali strach i lęki. to jest normalne. Ja nie mówię o, o, o takim strachu, który na przykład... To jest normalne, jak zobaczymy coś nadprzyrodzonego, no to dziwne, żebyśmy nagle mieli, zaczęli się głupkowato śmia śmiać. No to chyba człowiek byłby jakiś nienormalny, jakby tak zareagował. No Pewnie tak, niektórzy tak robią, bo widziałem, że szczekają jak psy. Ale to mniejsza o to. Ale tu mówimy o tym, o tym lęku, który ten, ten strach dzisiejszy on powoduje, że usuwa z nas tą wiarę. Ale zobaczcie jeszcze na taką rzecz, że teraz, kiedy widzimy to wszystko, co się dzieje na tym świecie, w koło i tak dalej, to jakim my powinniśmy być w naszym postępowaniu? Przecież to my powinniśmy. Wyjść do tego świata i zaświecić jak te gwiazdy, i pokazać, że my mamy tą wiarę w sobie. Że my nie boimy się. Bo tylko w ten sposób możemy tych ludzi przekonać do Jezusa Chrystusa. Tylko w ten sposób. Pismo mówi w Psalmie 119, 114. Ty jesteś moją ucieczką i tarczą. Pokładam nadzieję w Twoim słowie. Zobaczcie, każde słowo Boga jest czyste. My musimy być w tym słowie. Jezus powiedział: Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. Właśnie to jest to kluczowe. On nie będzie tylko słuchaczem oszukującym samym siebie, on będzie zachowywał. Jeśli ja coś biorę od kogoś, to trzymam to przy sercu, tak? Mam to u siebie. I patrzę sobie w to słowo i staram się, aby nie, że ja sobie pomyślę: Aha, to ja sobie wezmę to ze słowa, zrobię to, a tamto nieważne, bo to na stary czas było. Nie, to my musimy upodobnić się do tego Słowa. To my musimy się dostosować do tego Słowa. Bo to Słowo jest takie samo wczoraj, dziś i na wieki. I ono się nie zmienia. Popatrzmy na to z tej strony, że jakimi my jesteśmy ludźmi. Nawet jakbyśmy miliony ludzi razem postawili naprzeciwko Boga, tego mądrego, który stworzył ziemię, zwierzęta, nas stworzył, całą tą przyrodę. On jest wszechwiedzący. On wszystko wiedział. On znał koniec przed początek. Przed początkiem. I tak, tak to słowo natchnął, że jak je czytasz, to jak widzisz to na przykład, coś napisane w objawieniu, to widzisz to również i, i w całej, całej piśmie to widzisz. I zaczyna to do ciebie przemawiać. I jeszcze tylko wspomnę o jednym w wersecie i oddam Wam głos. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Bo jeśli kto miłuje świat, ten nie ma, nie ma w nim po prostu miłości ojca. Jak nie ma, zobaczcie. Nie ma w takim człowieku miłości Ojca, więc tam będzie lęk, tam będzie strach. I dzisiaj mnie jeszcze taka jedna osoba uświadomiła taką rzecz, że właśnie to jest to, że jak mamy grzech w sobie, to nie potrafimy nawet się przebić w modlitwie. A co jest yy, przyczyną grzechu? Nam się może wydaje, że nie wiem, skłamiemy, oszukamy czy coś takiego, że to jest grzech. Wiecie, co jest początkiem? Niewiara właśnie. Ten strach. To jest początek. My po prostu nie ufamy Bogu, nie ufamy Jemu słowu, Jego Słowu. Nie wierzymy, nie, nie potrafimy się chwycić tego słowa i zastosować Go tak naprawdę w życiu. Ja tego nie mówię, żeby kogoś tam karcić, łajać, tylko chciałbym, mam takie pragnienie, żebyśmy wszyscy razem, ja również też, bo to nie jest tak, że jak ja wam to teraz mówię, to znaczy, że ja już osiągnąłem jakąś doskonałość. Nie, ja, ja to rozważam i to sobie stosuję też w swoim życiu. Codziennie walczę z tą niewiarą, z którą się spotykam, która wychodzi, poprzez ludzi, którzy karmią się właśnie tymi rzeczami, co nie powinni. A ja temu się przeciwstawiam Słowem Bożym i widzę, że to działa. I skoro diabeł ucieka na Słowo Boże, to my to samo musimy robić. Musimy to Słowo wypowiadać. I ono spowoduje, że jeśli wypowiesz na przykład wiarę, to ta wiara do Ciebie przyjdzie. A ta niewiara u tych ludzi odejdzie. Nie wiem, czy słyszeliście o takim przykładzie, jak diabeł podchodzi do człowieka. Nie będę w stanie tego pokazać, ale posłuchajcie mnie. On podchodzi do człowieka i mówi tak o bu. Robi, a człowiek cofa się. No to on wtedy widzi, jak ty się cofasz, to on potem robi bu-bu. Bo on widzi, że ty się boisz, I on, a ty się cofasz bardziej. Ale jak ty mu zrobisz bu, to on w moment ucieka ale te bu, to ty to zrób w imię Jezusa Chrystusa przez Słowo Boże. Bo my sami nic nie możemy zrobić. My bez Jezusa Chrystusa nic nie zrobimy, bez tej mocy Ducha Świętego. Nic nie możemy zrobić. My mocni to jesteśmy tylko w Jezusie Chrystusie. Bez Niego, on sam powiedział, bez ze mnie nic nie możecie uczynić. No dobrze, już ostatni fragment czytam, że... My jesteśmy z Boga i kto zna Boga, słucha nas, a kto nie jest z Boga, nie słucha nas. I potem poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. Do no tych wcześniejszych wersetów ja teraz nie przeczytałem wszystkiego, bo no nie da się tak może wszystkiego przeczytać. Lecz tak jak wam mówię, no to jest bardzo proste. Gdyby, gdyby to było takie trudne, to, to chyba nikt by nie mógł na tej drodze się utrzymać. Mi się wydaje, że wy też już to widzicie, że to jest naprawdę proste. Pismo mówi, że ta droga jest taka prosta, że nawet głupi na niej nie zbłądzi. Mówię o Ewangelii, ona jest prosta, o tym zastosowaniu. Tylko we wszystkim, jak posłuchacie Pana Jezusa, to On właśnie mówi nie bój się, tylko wierz, nie bój się, zaufaj. Piotrze, wyjdź, chodź, nie patrz na te rzeczy, co się dzieją wokół ciebie, zaufaj. Dziękuję. Może ktoś jeszcze doda coś do tego, co powiedziałem? Do Biblii. Ja myślę, że w ogóle to część. Panu Jezusowi Chrystusowi. W zasadzie to od siebie chciałem dodać, że rzeczywiście, znaczy rzeczywiście, ludzie słuchają. Owszem, i to jest. Nie może nie, nie, może nie każdy, ale było też powiedziane o tym, żeby być właśnie przebiegłym. Jak, we, jak węże, właśnie, jak wąż, a, ale nieskazitelny, jak, jak gołąb. I właśnie przy tych rozmowach można używać tych różnych światowej wiedzy, światowych, żeby kogoś zaciekawić, zainteresować go, bo jak ktoś stanie i się otworzy i zobaczy, że człowiek jest zwykłym człowiekiem, ale coś mu tam Może udało powiedzieć, wpleść coś i, i ten, i Ewangelię do, koń, do końca też wyjaśnić, żeby taka była przystępna i zrozumiała dla danego człowieka i właśnie tam teraz się cuda dzieją. Że ten człowiek, który stoi naprzeciwko, gdzieś tam wcześniej miał może jakieś myślenie i był zabetonowany w tych swoich takich przekonaniach, tam, ale parę różnych przykładów może rozmontować te całą, jakby warowne te miejsca. Takie właśnie utwierdzenie w kłamstwie jakimś. Że może zostać to kłamstwo obnażone i rozmontowane, i wiesz, że Bóg daje taką mądrość i taką wiedzę, żeby trafić do kogoś, bo przecież nawet ich 17 rozdział z tą na Reopagu, mową Pawła, czy takich yy, próbował, jakby. Od, zacząć od tych ich, bo oni tam. użył tej. świątyni, czy czegoś tam nieznanego Boga i. użył po prostu. żeby z nimi zacząć jakąś rozmowę. Bo z jednym zacznie się rozmowę tak, z innym inaczej. No są takie przecież też przypadki, że człowiek w ogóle nie chce rozmawiać i, i, i maskę ma jeszcze i ucieka. To już w ogóle czasami no, ciężko cokolwiek powiedzieć. Są tacy, którzy zaciekawią się czymś, zacznie się od danego tematu i pójdzie się w tym dalej. Przejdzie się do tematu najważniejszego. Tak staram się Robić jak mam. Tam pytanie na przykład miałem odnośnie żołnierzy, którzy tam, załóżmy, walczą i tego, kto napada, kto chyba co, czy, czy dobrze, czy źle robią, ja już nie pamiętam dokładnie. A ja powiedziałem, że jeden jest winny i drugi jest winny, bo jeden daje rozkaz, a drugi ulega temu rozkazowi i się nie przeciwstawia. Czyli jakby się armia przeciwstawiła i nie poszłaby za rozkazem, żeby atakować, kogoś niszczyć no to by ten, co daje ten rozkaz, nic by, nic by nie wskórał jakby nic by nie, dało, nie dałoby rady po prostu żeby nimi manipulować jakby człowiek był właśnie miał skałę, fundament i wartości w sercu jakby ci żołnierze także mieli to nie poszliby ślepo za rozkazem jakimś tylko by rozważyli to i stwierdzili, że są od obrony, a nie od tego, żeby najeżdżać kogoś żeby kogoś mordować, żeby mordować nie wiem, dzieci czy no kogokolwiek, bo przecież Mogłoby im się to samo przytrafić ze strony czyjejś. Tak jakby im ktoś na przykład rodzinę wyciął. Mogliby sobie tak pomyśleć i, i to by może coś dało. Właśnie, żeby przemyśleli i rozważyli, a tego, że jest jak ktoś nie rozważa, nie myśli i wykonuje roz, tempo wykonuje rozkazy. Bez refleksji żadnej. Bo tak trzeba, bo jest tutaj, bo jest na służbie, bo straci pracę albo dostanie wynagrodzenie wysokie, tepia oczy i właśnie takie przekonanie, że nie będzie konsekwencji, że nie ma o, nie ma Boga, nie będzie konsekwencji. To znaczy, że może się dorobić kosztem jakiejś misji, nawet mordując ludzi, sobie dom pobudować później i sobie leżeć brzuchem do góry. I ja sobie szedłem, myślałem o tym lęku, o tym strachu. Jak przezwyciężyć i załatać zbroję. Jak tą zbroję załatać, żeby pan Bóg mi pomógł. I wierzę, że w odpowiedzi dostałem coś takiego. Wcale, wcale nie dostałem tak jakby chyba tym razem takiej odpowiedzi jakby, że coś tam ze spisma przeczytałem czy coś. Ale dostałem taką odpowiedź. Ostatnio regularnie y, parę razy byłem atakowany po prostu przez osoby py, pijane. I tym razem byłem też w trudnej sytuacji w pociągu, w której siedział naprzeciwko mnie człowiek, który mnie oskarżał. Przyznawał się do Chrystusa zarazem, mówił, że był w kryminale, że coś tam mu się życie zmieniło, ale. I uczepił się mnie, tylko dlatego, że mu lotkę chciałem dać. Jak ja chciałem mu wytłumaczyć coś, powiedzieć, to on mnie y, nie dał. I było taki chwyt, jakby zastosowany na mnie. Moja słabość tkwiła w przyszłości w tym, że było dużo ludzi w tym przeciwko mnie i jeszcze te oskarżenia. Takie po prostu głośno się zrobiło z jego powodu i byłem w kłopotach. To jest mój słaby punkt i zostało i wiesz żona w ten słaby punkt znowu z... wesoło, bo doszło do tego, że po prostu on siedział i na mnie nawijał, nawijał na mnie, nawijał na mnie. I co to te ulotki, i co, ile ich tam rozdałeś? Nawet, mo, nawet moje skarpetki poruszył, bo miałem wełniane skarpety. Nawet do tego nawiązał. I to jest trochę takie, to trochę takie śmieszne z jednej strony, że, no bo, żeby się skarpetek czepiać czy czegoś, no to takie dziwne było. I on, ja się modliłem w duchu, i on w pewnym momencie wstał, poszedł zaczął na mnie narzekać w innym miejscu pociągu, za chwilę wrócił jak taki krążący jakiś lew i co z tego, że się przyznawał do Chrystusa i mówił te różne rzeczy a mi się zaczęło w głowie przypominać że nie każdy kto mówi mi panie, panie wejdzie do Królestwa Niebios no i wziąłem, się przemogłem i wziąłem i to powiedziałem na głos specjalnie głośno tak powiedziałem to i on mówi czyta pismo to, tamto, coś tam ja mówię można i pięćdziesiąt razy czytać i ale trzeba jeszcze rozumieć i tak dalej, i, i właśnie mu takie, takie rzeczy powiedziałem. Nie było mi dane jakoś dużo powiedzieć na tamten moment. W ogóle jakoś tak milczałem i siedziałem, a on, że co, ja tam się patrzę na niego, że coś tam i ten, i normalnie to są takie próby ciężkie, bo wychodzi na to, że co, że ktoś może się przyznawać do Boga, może mieć Boga na ustach. A, a owo, owo, owoce trzeba jeszcze przecież mieć. Owoce ducha, nie? A on ewidentnie nie miał tych owoców, tylko mnie atakował, oskarżał itd. i tak dalej. A oskarżycielem jest kto? No trzeba sobie zadać pytanie, no szatan. Szatan jest oskarżycielem i takie, prze, takie perfidne i rzeczy to były. Takie perfidne ataki. Właśnie zauważyłem i mam dobrą rozmowę z kimś na mieście, jak głoszę Ewangelię o Jezusie Chrystusie, że jest Bogiem i zaczynamy rozmawiać i otwierają się ważne wątki, to nagle przychodzi człowiek pijany. Często się tak zdarza, zauważyłem to. Przychodzi nie wiadomo skąd człowiek pijany i zaczyna do rozmowy się włączać i wtrącać. No, jak można, jak można, ten, jakby to powiedzieć, nie wziąć pod uwagę, że to może być od przeciwnika, a tak. Może nie zawsze, ale. Dziwne to jest. Rozmawia się we dwóch albo tam we trzech, i nagle ktoś przychodzi i psuje to. Próbuje to popsuć. Bo nawet coś mówi, żeby rozmowa się odwraca w innym kierunku i tak dalej. No tak to wygląda. Jest ewidentnie jakaś duchowa walka. Zły też, podejrzewam, swoje naczynia. A alkohol i różne. Te, te dziadostwo otwiera być może drogi na te demoniczne siły. Ale, żeby tak perfidnie mieć, nie wiem, Boga na ustach i, i ten, w taki sposób atakować, żeby jakby opowia opowiadać te różne rzeczy, i usiąść na kogoś, w siebie jakby nie wiem. Wybielać i tłumaczyć w taki sposób, właśnie, że tam, nie wiem, świadectwo opowiadać, a dru z drugiej strony atakować drugiego i go nawet do skarpetek tam nawiązać. Żeby tak na kogoś wjechać, nie? Wierzę, że dostałem tą sytuację jako ćwiczenie. Takie, takie jest moje zdanie. Tak, tak mi się wydaje, żeby mnie po prostu przemóc. Bo ja mam ten problem. Że nieraz jest ta odwaga, a nieraz jest jakaś dziura. I może tą dziurą jest właśnie przejmowanie się takie tymi różnymi słowami, co kto powie i przy kim. jakie jest większa publik, publika czy coś, że ktoś tak po prostu albo pochwyci kogoś na czymś, żeby go tak, próbuje na czymś go pochwycić, na jakimś błędzie, żeby mu to wytknąć. No albo po prostu zacząć go oskarżać i obrażać przy innych, żeby on się ugiął właśnie, żeby on się cofnął, przestraszył się tego szatana, który przychodzi no przecież szatan przychodzi też pod postacią anioła światłości, no teraz mi się to też przypomniało czyli rzeczywiście może się na... może nawet o Bogu mówić i, i, i tak perfidnie może to zrobić żeby uderzyć w kogoś w taki sposób, w ten czuły jego punkt. Więc, jeżeli jak mamy jakieś czułe punkty, to warto by było poprosić w modlitwie, żeby, żeby nas Pan Bóg wyćwiczył, żeby te, te czułe punkty zlikwidować. Tak mi się wydaje. Jakby w tych chwilach trudnych, wyjść jakoś z tego, do tego stopnia mnie cisnął, że jak wysiadłem z pociągu, to zrobił coś takiego. Szedł przede mną i mówi: idziesz za mną, idziesz. I dalej na, na mnie gadał. Wysiedliśmy już z pociągu, a on szedł. Ja szedłem, skręciłem w prawo, bo tam miałem rower. A on do mnie jeszcze coś do mnie mówił. Jeszcze w tym przejściu. I powiedziałem "No tak, że to co mówi, to nic nie da. Już nie chciałem z nim dyskutować. Mocno. Nie miało to jakiegoś wielkiego sensu, ale ewidentnie. No i ludzie idą już tam wysiadają. Tam się rzuca coś. Że ja niby, by, że ja niby za nim idę. Co nie? Że go. Czy coś w tym stylu. No po prostu, no, mocna sytuacja. Ostatnio miałem takich właśnie. Kilka trudnych umocnić, żebym się przebił przez te swoje słabości, które powodują, że nieraz się człowiek wycofa albo się smuci i długo się zbiera do kupy. Tak to było u mnie że warto jest, myślę, do każdego zagadywać, a jak trafi się trudna sytuacja, to się przeciwstawiać. Albo czasami nawet milczeć. To zależy, myślę, też od Ducha Świętego, jak położy na sercu, bo ewidentnie są takie chwile, w których człowiek ma dużo do powiedzenia. Nie wiadomo. Staliśmy i tłumaczyłem, i mówiłem, i mówiłem, i mówiłem, i mówiłem. I mówiłem. A z tym w pociągu jakoś milczałem tak. Coś tam powiedziałem od czasu do czasu i milczałem. Nie miałem jakiegoś takiego wielkiego, nie wiem, polotu, czy próbowałem jakoś ten coś powiedzieć, ale. No i chwała Bogu, że, że syła takie różne sytuacje teraz, że pozwalam na to że się takie sytuacje teraz dzieją, a nie, że w chwili, w której człowiek będzie w, powiedzmy w bardzo trudnej sytuacji spadnie na niego rzeczy, których, z którymi by sobie tam nie dał rady. To ten strach, tak, owszem, paraliżuje. Strach, jak ktoś ma na przykład strach przed wysokością, lęk wysokości czy coś i musiałby się nagle wspinać na góry, czy gdzieś tam po budynku wchodzić, bo by wymagała tego sytuacja, żeby się ratować jakoś, no to będzie mu bardzo ciężko, jak nagle będzie trzeba wejść na 50 metrów, powiedzmy. On ma lęk wysokości, więc lepiej pójść tam wcześniej i, się, i tam pobyć po prostu, trochę się oswoić z tym. Ja tak robiłem kiedyś. Miałem lęk wysokości też, ale siadałem sobie z kanapką Jadłem coś tam, czy gdzieś tam szedłem i sobie siedziałem długo tam, żeby się z tym oswoić. Siedziałem i siedziałem sobie i się patrzyłem. No i tak, tak, tak robiłem. I po kawałku zaczynałem wchodzić na wyższe rzeczy. Kiedyś, jak ćwiczyłem sobie te sporty swoje. No robiło się głupie rzeczy też, owszem, ale taki przykład mi przyszedł do głowy. Żeby się odstraszać z trudnościami, trzeba w tych trudnościach przebywać. Na pewno, no w domu, w pokoju, w swoim mieszkaniu czy gdzieś tam człowiek z tymi trudnościami się nie zderzy. Raczej w, w miejscach, w których te lęki występują, zderzy się z tymi trudnościami, i wtedy można próbować się im przeciwstawiać, i nie pokona się tych rzeczy, tylko to jest ucieczka. Nie mówię, że ucieczka jest zła. Przecież było w piśmie, żeby przemieszczać się z miasta do miasta, jak w jednym tam prześladują, czy nie słuchają, strzepnąć było iść dalej, ale ratować się też ucieczką można przecież, żeby głupio nie zginąć. Bo miałem taką tam sytuację, że kolega mi zaproponował, żeby pojechać na Ukrainę po, po właśnie jakichś ludzi tam transport zrobić taki? No i sobie tak siedziałem i się zastanawiałem, bo najpierw dałem odpowiedź, że na tak, że mógłbym tam jechać w sumie, a z drugiej strony sobie też myślałem, a co by było, jeżeli właśnie nie byłaby to wola Boża, bo człowiek już tak podekscytowany, że może tam właśnie coś się stanie i nie wiem, i się już z Chrystusem spotka, ale co, co, co jeżeli by to nie była Boża wola i Mam tutaj coś na przykład do zrobienia, pojechałbym, byłbym w drodze, nic bym nie zrobił, i by wybuchła jakaś bomba. I, i byłoby pozamiatane. A mógłbym tutaj coś zrobić więcej. Bo tutaj są ludzie, jest jeszcze co, co robić. I tak, sobie, tak się zacząłem zastanawiać nad tym wszystkim. Jakie są moje motywacje? Czy nie są samolubne? Też pod tym względem, że człowiek by zginął i był z Chrystusem, już się cieszy, ekscytuje, że o. Jest jakaś sytuacja zagrożenia życia, bo może to to, może to koniec. I, i tak pochopnie można czasami gdzieś pójść. I właśnie, może to nie być wola Boża, tylko nasz wymysł, że chcemy już nagrody, czy gdzieś tam być. A tu jest jeszcze dużo do zrobienia, i nie jest to na przykład wola Boża, żeby gdzieś iść, bo Duch Święty też nie wszędzie ich posyłał. Gdzieś tam było o tym. Czy do Azji, czy gdzieś. No po prostu może nie był czas, może był inny plan. Pan Bóg miał inny plan. No przecież człowiek, język zna taki, a nie inny. W takich, a nie innych miejscach był. Kiedyś gdzieś tam jeden po prostu, nie wiem, może ma doświadczenie w jakiejś tam pracy, w jakimś zawodzie, albo w jakiejś, jakieś ma, biegły jest w czymś. I tam by się po prostu przydał, żeby tam z ludźmi rozmawiać, żeby tam ewangelizować, żeby tam pomagać. W taki, a nie inny sposób. A on na przykład, powiedzmy, że był programistą, czy tam jakimś, nie wiem, może jeszcze inny zawód, a on pójdzie z rolnikiem rozmawiać. Albo gdzieś tam pójdzie. W środowisku, w którym się nie zna. I nie chcą go słuchać. Się nie zna, powiedzmy. Aby posłany gdzie indziej, ale on po swojemu pójdzie gdzie indziej, po prostu. Nie to, to tylko taki przykład, bo można iść do wszystkich, ale tak sobie właśnie pomyślałem, że dani ludzie mają różne talenty i jeden ma talent taki, drugi ma talent inny. Myślę, że warto połączyć ten talent z działaniem. Jak ktoś dobrze montuje filmy, to niech montuje filmy. I tak ewangelizuje też. Jak ktoś dobrze przemawia, to niech przemawia. Jak ktoś dobrze pomaga innym, to niech pomaga. Jak ktoś dobrze pociesza, to niech pociesza. Jak ktoś jest dobry z organizacji i panuje nad sytuacją i jest po prostu poukładany i ma takie panowanie, kontrolę nad swoim, nad swoim życiem, że robi coś punktualnie i różne rzeczy, to niech to robi. Niech jeszcze innych utwierdza w tym. Siostry mają różne problemy, i ten ma. Ja mam słabą pamięć. To siostra do mnie napisze, coś mi przypomni, cieszę się z tego. Wejdź, pogadaj z nami ten na, na przykład na rozważaniach. I to się człowiekowi miło robi, w sercu aż. Ktoś by powiedział niewielka rzecz, no właśnie, wielka za Zakręci coś, minie mu po prostu y, czas i nie będzie brał udziału w czymś przez to. Była taka sytuacja, że Basia kiedyś do mnie napisała, jakby ona do mnie napisała, to bym się z braćmi nie spotkał, nawet bym ich nie zobaczył na żywo, y, twarzą w twarz. A później, jak jechałem w podróży, to może bym nawet nie odwiedził tych braci, bo przecież ich nie znałem. Wtedy ich poznałem tam, Pawła i Wojtka i innych. I Bóg wierzy, że przez się zadziałał. Także to jest taki przykład. Jak coś, jak coś komuś wychodzi w czym się jest dobry, duch go poruszy, to niech to robi. To jest bardzo ważne, żeby się wstrzelić w te, żeby tych swoich umiejętności użyć, wiedzy, tego, co się nabyło w życiu. Dobrze się nie jest, jest nie, nie bać tych informacji różnych, nie siedzieć w tym cały czas, ale ktoś może być biegły właśnie w nauce, w fizyce, matematyce i tak dalej. Ktoś może być w tym biegły, tak biegły, że będzie w stanie wytłumaczyć te różne rzeczy i powiedzieć o Bogu też. I wtedy może dotrzeć do naukowców, także ja bym tak całkowicie nie skreślał tej wiedzy ze świata. Bo są różni specjaliści od różnych rzeczy, i też może być właśnie to sługa Boży. Gdyby. Ci, nie ci specjaliści. Ja tam na przykład nie wejdę, bo nie mam żadnego stopnia naukowego, nie jestem żadnym doktorem czy coś w tym stylu, nie jestem żadnym autorytetem. I nawet z nimi nie przebywam. Doktora, który na co dzień. Specjalizuje się w czymś i pójdzie z nimi, porozmawia. I on. Także to. Wszystko nie jest takie zero -jedynkowe. No i to tyle, co. Bracie, Piotrze. Ja nie mówiłem o tak szerokim pojęciu, czyli na przykład jeśli ktoś jest fizykiem, to ma, nie wiem, nie czytać fizyki i tak dalej, i nie zajmować się, nie wiem, archeologią i tak dalej. Chodziło o te informacje, które zasiewają przede wszystkim strach, czyli to, co przeczytacie w mediach i możecie również tutaj przeczytać, bo to, co jakiś czas ktoś wkleja różne takie informacje. Zresztą to jest moja, moje zdanie wypływające ze słowa, ale nie narzucam. Po prostu mówię tylko tak prosto, że daję możliwość, nie? tak jak to widzę. Możecie dalej słuchać, czytać, robić co chcesz, jesteś wolnym człowiekiem. Jak pismo mówi, nie, wszystko mi wolna, nie wszystko jest pożyteczne. Tylko mówię, że tak rozumie pismo, kiedy ono mówi, co to znaczy napełnić się Słowem Bożym. Niech każdy sobie sam odpowie na to pytanie, ale wracając do tego, co powiedziałeś w pociągu, człowiekiem, to tam właśnie zrobiłeś tą rzecz, że przeciwstawiłeś się temu strachowi, bo zacytowałeś miejsce pisma. To jest właśnie najlepsze na te duchy, które tam są. A druga kwestia, to właśnie jak ty to mówiłeś, to ja tak myślałem, że to, co na ciebie przychodzi ostatnio, są naprawdę próby, ale one są właśnie, wiesz po co, to dlaczego takie się dzieje? Bo tak. Mi się wydaje, że akurat w tej kwestii może yy, albo szatan widzi to, że tutaj jest taka słaba, albo nie wiem, nie, nie chcę tak mówić, bo nie, nie wiem, ale że właśnie to jest po to, żeby cię wzmocnić, nie? żeby. Yy, ja tak osobiście miałem wiele razy, kiedy w pewnych rzeczach byłem słaby, no to to przychodziło, nie? Wracało, wracało i właśnie zrozumiałem po pewnym czasie, dlaczego tak jest. Ja muszę z tym zrobić, ja muszę to zwalczyć, nie? Potem, jak już przyszło, to już mnie to nie ruszało. Więc mi się wydaje, że to może źle to powiedziałem, że szatan, ale no trudno mi powiedzieć, no bo z drugiej strony, ludzie, którzy są pijani, oni też widziałeś pewnie, wklejałeś taki link z takim kaznodzieją, który głosił przed dyskoteką, i tam było mnóstwo pijanych. Myślę, że jakby oni nie widzieli w tym sensu, to by tam nie poszli. To dzisiaj by poszedł przed, pod taką Sodomę, ale. Tych ludzi widocznie inaczej Ewangelia nie może trafić, jak właśnie wtedy, kiedy oni tam idą. Nawet jak widziałem, podchodziły tam takie osoby już naprawdę pijane, wygupiały się, a było kilka takich, co stanęli i słuchali słowa. Że to. My tego nie wiemy, nie? też kiedyś miałem takiego człowieka, że no strasznie po prostu był pijany. No okropnie, tego się nie da pisać. Ja prosił mnie, żebym go do autobusu zaprowadził. Przez całe miasto go... I właśnie jak ja go tak prowadziłem do tego autobusu, to to, że tak mówiłem to, że. No, że tak to ludzie pomyślą, bo to tak śmiesznie wyglądało. Jeśli myśleli tak. Jak już go wprowadziłem do tego autobusu, to w ogóle skończyło się tak, że już tam nie będę mówił dalej, co tam, bo to już nie będę tym o tym. A się... później, później za jakiś czas, wiadomo, mogłem do niego pojechać. Bo ja akurat wtedy nie miałem samochodu, jeździłem rowerem i jeździ... pojechałem rowerem do niego. Z Ewangelią i ze wszystkim. ogłosiłem jemu, jego rodzicom, przepraszam, jego bratu. No i tam jeszcze przez długi czas go odwiedzałem, no ale on miał po prostu potężny problem właśnie z tym alkoholem, no ale nie wiem, nie wiem, potem już teraz nie wiem, jak tam jest, ale to nie znaczy, że my mamy na przykład. Ja nie mówię że ty tak powiedziałeś, ale mówię, że. No. Patrząc nawet na Pana Jezusa. On, on przychodził właśnie do takich ciężkich przypadków. On przyszedł do tego zacheusza, do którego nikt by nie poszedł, bo wiedzieli, że on jest złodziej. I zobacz, co o Panu Jezusie mówili, że to jest przyjaciel pijaków, celników i grzeszników najgorszych. Kapłani się gorszyli, nie. A Pan Jezus powiedział, że nie zdrowi potrzebują lekarza, tylko ci, co się źle mają. Że nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, tylko grzeszników. I tak, właśnie, I tak właśnie to widzę. Nie? Zresztą ten przykład z Zacheuszem jest taki wzruszający bardzo, bo bo mnie się tam podoba to, jak, on, jak Pan Jezus tam poszedł do niego i siedząc tam przy stole. Nic, zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Ja nawet mm, chciałbym też tak zrobić. Nieraz nie, nie robiłem, ale coraz bardziej zaczyna mnie to dotykać. Że tak naprawdę wcale tak dużo nie trzeba mówić. Wystarczy mieć to w, to, w sobie. I zobaczcie, jak zadziałało, jak zadziałało, obecność samego Jezusa zadziałała na Zacheusza. Że on po prostu w pewnym momencie, wziął, otworzył ten, że tak powiem, swój safe i zaczął rozdawać te pieniądze. Wszystko, wszystko naprawi, jego słowo dotknęło. To właśnie jest to. To jest pierwszy, pierwszy objaw, nie. Że człowiek od razu, który, zobaczcie, on kochał pieniądze, on uwielbiał pieniądze, bo on kradał ludzi, ściągał te podatki, może se odkładał na coś, ale w tym momencie, jak słowo Boże do niego zapukało, weszło do jego serca, to on już te pieniądze nie, już nie były dla niego wartością, dla niego wartością już był Chrystus. I to jest chyba raczej to, co mówiłem na początku, że. Że jeśli słowo wejdzie do naszego serca, to my naprawdę wszystko odrzucimy. Nie trzeba będzie mówić zrób to czy tamto, tylko każdy z nas będzie dokładnie wiedział, co ma zrobić. Bo większe pragnienie do Boga, tym więcej trzeba będzie tam miejsca zrobić dla Niego. Ja owszem, ja mam taki sposób pewnych rzeczy mówienia i dyskutowania. I dzisiaj chyba po tej rozmowie, co teraz Ty mówiłeś, Piotrze, to tak sobie jeszcze. Znaczy, nie mówię, że teraz, tylko bo już wcześniej o tym myślałem, że no, niestety, no tak jest w życiu, że ktoś widzi troszkę więcej, ktoś widzi mniej, ktoś i tutaj mniej, tam, gdzieś indziej. No, dziękuję, może ktoś jeszcze coś doda ogólnie, bo tutaj jeszcze mam taki werset, którego nie przeczytałem. Pan jest moją światłością i moim zbawieniem. Kogóż będę się bać? Pan jest mocą mego życia. Kogóż mam się lękać? Jeśli Pan będzie naszą światłością i będzie naszym zbawieniem, to my w ogóle nie mamy się kogo bać, bo to Bóg będzie za nas walczył. Tam jest tak jak w Psalmie jest napisane: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Ja choćbym przed ciemną doliną zła się nie ulęknę. Zobaczcie, że my mamy potężną obietnicę od Boga. Trwajmy tylko w słowie, a strach od nas ucieknie, czyli ten szatan. Dziękuję. Może ktoś jeszcze coś doda? I wiesz co? Jeszcze jeden fragment przeczytam do tego, co mówiliśmy w Psalmie 56, 4. Bogu będę wysławiać Jego słowo. Bogu ufam i nie będę się bał tego, co może mi uczynić człowiek. Zobaczcie. Ciągle to wszystko, to wszystko nam kieruje do Słowa Bożego. Albo Psalm 119, 105. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Naprawdę, słowo Boże ma moc. Troska w sercu człowieka przygnębia je, ale dobre słowo je rozwesela. No to właśnie to, o czym mówiłem, że jak mówimy, no, prosty przykład. Nie chcę, żebyśmy tak robili, ale powiedzmy, do, wszyscy dokładnie wiecie, ja też dokładnie wiem. Jeśli teraz byśmy sobie nawzajem powiedzieli coś przykrego, no to posłuchajcie swojego ciała, jak ono reaguje na to słowo. Nie wszyscy są tacy gruboskórni, że to tak po nich, że tak powiem, nie dotknie ich. Może czasem ktoś coś powie, że nic tam nie poczuł, ale będzie o tym myślał, rozmyślał i, i to go będzie gnębić i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli powiesz coś dobrego, ale oczywiście prawdziwego, a nie na zasadzie fałszywego dobra. Nie wiem, na przykład robisz coś dobrego, nie wiem, siostra zaśpiewa, wiesz, siostro, jak ty pięknie śpiewasz. Ale naprawdę oczywiście, nie? To pomyślcie sobie, jak ta osoba później się czuje, jak co ona przeżywa w sobie. Ja oczywiście nie mówię o tym, żebyśmy teraz fałszywie mówili, żebyśmy zaślepiali wszystkie grzechy i problemy i tak dalej. Tylko pismo o tym mówię. Myślcie o tym, co dobre. Co jest takiego dobrego? Na tym świecie nie ma nic, nic dobrego, co jedyne dobro, jak ja znam, to jest właśnie Słowo Boże. To jest jedynie prawda, droga i życie to Słowo Boże. nawet coś dobrego nam się wydawało, że jest dobre, to i tak Słowo Boże jest. Zresztą Pan Jezus powiedział, jak go nazwał tam jakiś człowiek temu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Nawet człowiek, nie wiem, najbardziej taki, co by w całe mienie oddał, jakaś matka z Teresa, z Indii, czy skądś ona tam była. Co ktokolwiek inny? Nikt nie jest dobry. Nikt nie jest dobry. Tylko jest jeden Bóg, jest dobry, tak naprawdę. Czasami tak do siebie mówimy, że Ty jesteś dobry i tak dalej, ale tak uczciwie, szczerze, no nieprawda jest do końca. Bo my nie jesteśmy, to Bóg jest dobry. Bóg jest sprawiedliwy. Miłosierny, on jest miłością, on jest słowem, on jest po prostu doskonałą miłością. On jest doskonały. Doskonałą istotą jest. My tylko mamy dążyć do doskonałości, więc my tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie uczynić. Ja nie mówię, że mamy nie mówić. Mamy właśnie mówić, wyznawać te dobre rzeczy. Tak to widzę i to też spowoduje, że ten strach od nas odejdzie, jeśli on się chce gdzieś tam pojawić, przez jakąś tam. To, no co w piątek mówiliśmy o tym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, jak być gotowym, to to jest właśnie to, że jak będziesz napełniony Słowem Bożym, będziesz cały czas... Jak spotkasz człowieka, to czasami nie wiesz, co powiedzieć, ale jak naprawdę to Słowo wejdzie do ciebie, ja mówię o takim... Ja jeszcze nawet nie osiągnąłem tego poziomu, ale tak się napełnić Słowem Bożym, żebym naprawdę w na każde Słowo mówił tylko Słowo Boże. No Nieważne, że mnie nazwą wariatem, dla mnie to nie ma znaczenia. Po prostu, czy jest możliwe, żeby tak na przykład ktoś do ciebie mówi, a ty mówisz słowo? Może ja mam powiem, że to troszeczkę miałem tej sytuacji, ale nieświadomie. E, nie będę mówił kto, ale ktoś do mnie, zresztą tak nie wiecie, ale ktoś do mnie zadzwonił i to był człowiek niewierzący. Rozmawiałem, 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 i po pewnym czasie on mówi do mnie: Ja widzę, że ta Biblia z ciebie w ogóle nie wyszła, ty ciągle do mnie mówisz tym z twą, swoją Biblią. A Ja mówię, przecież ja nic nie powiedziałem. Takiego, że nie byłem świadomy tego, nie? Ale on cały czas słysząc to ode mnie, bo być może o jakimś dobrze o czymś tam mówiłem, nie wiem, nie, nie pamiętam tej rozmowy. On słyszał Biblię, on mi powiedział: Ja ciągle widzę, że ta Biblia z ciebie nie wyszła. To był ktoś mi bliski z rodziny, że tak już wam powiem, nie? wiecie, I to tak jest. Im więcej tego słowa, tym więcej będzie się działo dobrych rzeczy. Ja, ja to tak widzę. Czym więcej słowa Bożego, tym na zewnątrz wyjdzie więcej dobra, bo im niemożliwe, żeby nie wyszło dobra. I tu nie chodzi o żadną wiedzę. To samo słowo jak wpadnie nam do głowy, to, nic, to będzie tylko wiedza, faktycznie. To słowo, tak jak u Jakuba jest napisane, zdaje się, wy nie bądźcie tylko słuchaczami słowa, ale wykonawcami słowa, nicelami słowa Bożego słowo nas chronić będzie od szatana, od diabła, od problemów, od tros, od kłamstwa, od wszelkiej obłudy, od całego grzechu. My się sami nie jesteśmy w stanie uchronić od tego. przecież my mamy być jak to słowo, mamy się zjednoczyć z tym słowem. I to jest już teraz już podsumowując, to powiem właśnie że zwyciężyć strach można tylko i wyłącznie przez słowo Boże. Aby to Słowo weszło do naszej umysłu, do naszego serca, do naszej duszy, do naszego życia, do naszego domu, do naszych związków, do wszystkiego. Wszędzie, gdzie jesteśmy, to musi być to Słowo, całkowicie Słowo Boże. Słowem Bożym jest Chrystus. A On jest miłością. On jest, to taka jest prawda. On jest to jest właśnie to Słowo. I to jest odpowiedź dla tego, jak się pozbyć strachu z mojej strony. Amen. Amen, Dawidzie. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Witam was wszystkich. Ja wam powiem, że dla mnie to też jest metoda na pozbycie się strachu. Prawdzie teraz już Bóg mi pobłogosławił skutecznym pozbyciem się go, ale miałem też takie okresy w moim życiu, które no były wypełnione jakimś takimi troskami. Nie wiem, wiecie, czy to był strach, bo. To było może trochę w gruncie rzeczy nieracjonalne, aczkolwiek no takim okresem specyficznym i chłonięcie słowa Bożego było, jednym z, było jedną z metod dla mnie na to, żeby się z tego wydostać i przede wszystkim trwanie przy Jezusie Chrystusie. Dlatego wiecie, chciałbym Wam tutaj przeczytać mój ulubiony Psalm, czyli 91. On mnie prowadzi już od wielu lat przez życie i powiem Wam, że to jest po prostu taki psalm, w którym no, no jest, jest wszelka możliwa Boża obietnica dla, dla nas zawarta. Także, jeżeli ktoś faktycznie się nauczy tego psalmu i sobie go regularnie powtarza, to no nie ma mocnych. No. Ja, jest mnóstwo świadectw o tym psalmie, też z okresu wojny i nie tylko. Naprawdę ludzie byli chronieni, ludzie byli prowadzeni i Bóg. Ja w to w pełni wierzę, że Bóg po prostu się podpisuje pod życiem ludzi, którzy są Mu szczerze oddani, którzy Mu ufają, którzy przede wszystkim w Nim szukają ostoi i ratunku, którzy żadnego swojego dnia nie zaczynają bez oddania go Bogu. I o tym właśnie jest psalm 91, ja wam go, kochani, przeczytam. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówił o Panu, moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, Jemu będę ufał. Zaprawdę, On wybawi cię z sidełowcy łowcy i od zgubnej zarazy. Okryje cię swymi piórami, pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie ci tarczą i pukleżem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie. Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. Ponieważ pana, moją ucieczkę i najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem, nie spotka cię nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu. Rozkaże bowiem o tobie, swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rękach będą cię nosić. Byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Będziesz stąpał po lwie i po żmiji. lwiątko i smoka podepczesz. I teraz, kochani, mój ulubiony fragment tutaj Bóg mówi w pierwszej osobie: Wybawię go, bo mnie umiłował, wywyższę go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham, będę z nim w utrapieniu. Wyrwę go. I otoczę chwałą, długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie. No i kochani, myślę, że osoby, które czy są niewierzące, trafią na to słowo, czy są jeszcze nieutwierdzone w tej wierze i czytają ten psalm, no to widzą w nim, wiecie, po prostu no pewien opis. Różne sytuacje się dzieją, jest dużo obietnic. Ale jeżeli ktoś w swoim życiu ubierze w to, że Słowo Boże jest prawdą absolutną, że każde zawarte w nim słowo jest gwarantowane przez samego Najwyższego Boga, który stworzył niebo i ziemię, to jeżeli czyta takie słowa, to czego taka osoba ma się kochani bać? Tutaj jest napisane, że Bóg nas okryje swoimi piórami i pod jego skrzydłami, Będziemy bezpieczni. Jego prawda będzie naszą tarczą i punklerzem, kochani. Prawda, prawda to jest, no to jest podstawa, kochani. To jest to, z czym ten świat walczy, czego w tym świecie jest coraz mniej. Prawdy. Tym światem rządzi Pan kłamstwa, a Boża prawda przeprowadzi nas przez to wszystko. I wiecie, ja powiem wam, że ja coraz bardziej czuję to tak, że ludzie, którzy idą w tej Bożej prawdzie, oni są po prostu jakby w innym świecie, wiecie nas te, część tych wydarzeń w ogóle nie dotyczy. Nawet jeżeli one się fizycznie dzieją dookoła nas, to w jakiś sposób być może ze względu na te Boże skrzydła, które nas otaczają, te wydarzenia po prostu do nas nie docierają. I później mamy tysiąc padnie u Twojego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy. Lecz Ciebie, lecz ciebie to nie dosięgnie. No Zobacz, jakie sytuacje tutaj jest, jaka tutaj jest sytuacja opisana. I mimo wszystko, jeżeli ktoś zaufa temu Słowu, to jego ten nie dosięgnie. Ponieważ Pana, moją ucieczkę i najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem. Kochani, no to jest po prostu, to jest. No, no trzeba być. No trzeba zwariować na punkcie tej prawdy, wiecie? No, trzeba naprawdę zwariować na punkcie tego Słowa. Trzeba oddać temu Słowu całe życie. Po prostu trzeba to chłonąć. Wiecie, jeżeli kto się pokocha i to się stanie waszą pasją, to będziecie tylko chcieli więcej i więcej, bo z każdym słowem wasza siła będzie rosła, z każdym słowem będzie was wypełniało coraz więcej miłości, a coraz mniej strachu. Bo tego gwarantem jest Bóg. Wiecie, i jeszcze ten fragment. Nie spotka cię nic złego. Ani żadna plaga nie zbliży się do Twego namiotu. Czy my musimy się bać o nasze rodziny, o nasze życie, o nasz byt? Nie, Bóg się o to troszczy. Jeżeli my oddajemy Bogu nasze życie, to Bóg się o nie troszczy. Nic, ale to absolutnie nic w naszym życiu nie wydarzy się bez Bożego dopuszczenia. Teraz ta końcówka wybawią go, bo mnie umiłował. Wywyższą go, bo poznał moje imię. Właśnie co to znaczy poznać Boże imię, kochani? To znaczy iść za tym imieniem, przyjąć to imię na sztandar własnego życia. Podążać za tym, wypełniać się tym, przemieniać się na podobieństwo Jezusa Chrystusa. To jest właśnie poznawać Boże imię. Bo to imię można tylko poznać, jeżeli się Żyje tym imieniem, jeżeli się żyje tym słowem, jeżeli się żyje, ży, żyje tą prawdą. I wtedy, jeżeli Boga taka osoba będzie wzywała, to Bóg będzie z tą osobą w utrapieniu, wyrwie ją z każdej troski i otoczy chwałą, i nasyci długim i błogosławionym życiem. I ja Wam powiem, że Naprawdę, ten psalm uważam osobiście i psalm 23 powinien znać każdy uczeń Jezusa Chrystusa, żeby mieć po prostu bez względu na to, co się dzieje zawsze, ten psalm przy sobie, bo jeżeli on jest w głowie, jeżeli on jest utrwalony, jeżeli ktoś Go wypowiedział dziesiątki, setki razy, to On już nam z głowy nie wyjdzie, wiecie, a jeżeli on będzie w naszej głowie, to on się stanie naszą codziennością, a jeżeli. Rzeczywistość Słowa Bożego się stanie naszą codziennością, to strach będzie nam obcy. Ja to naprawdę mówię z mojego doświadczenia, mówię to z doświadczenia różnych osób, które znam, mówię to z doświadczenia tych świadectw, które czytałem, tych osób, które je przedstawiło. To trzeba po prostu chłonąć i tym trzeba żyć. I to jest najlepsza recepta na to, żeby nie wiedzieć, co to znaczy strach. Dziękuję, kochani. Dziękuję, bracie. Właśnie ten psalm na tym pierwszym rozważaniu przygotowałem. Dziękuję, że go przypomniałeś ponownie, bo on jest właśnie kluczowy. Zgadzam się z tym całkowicie, właśnie, żeby jeśli człowiek nie jest w stanie całej Biblii, bo zobaczcie, jak było u. Tak jest, u Izraelitów. Oni od dziecka to mają. Nie wiem, czy widzieliście. Wi wiadomo, nie mówię. Oni tam Chrystusa nie przyjęli, ale to nie o to chodzi. Zobaczcie, jakie oni mają miłość do tego słowa, nawet jeśli czasami nam się wydaje, że jest fanatyczna. Widziałem, takie tam na ulicach potrafią za szabatem szaleć, nie? ale popatrzcie z drugiej strony. Oni to naprawdę kochają to słowo i tak jak to widzą, tak to czynią. Dzieci od początku do końca, nawet jak patrzyłem na tych hasydów, no to nawet ich, po ich uwiorze było widać, że oni kochają Słowo Boże. nie? I to jest właśnie to, co. Tutaj właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, nie? Fajnie to Maciek ująłeś, zwariować, dokładnie. Wiesz co? Bo dla tego świata to nawet jak... My, my dla tego świata właśnie jesteśmy takimi wariatami. Oni nazywają nas nawiedzonymi... atykami czasami, ale, ale to, to jest w ogóle... To jest nawet fajnie tak usłyszeć, to jest taka chluba. Ja się cieszę z tego, nawet jak coś takiego słyszę, bo... Pismo mówi, że wtedy jakby jestem godny, że cierpię na tej drodze, nie? Chociaż to mi sprawia już więcej radości niż bólu, kiedy oni tak mówią. Ale to, to jest prawda, no, musisz być w tym słowie zakochanym. Szaleć po prostu, nic innego nie widzieć. Pomnijcie sobie, może niektórzy, albo może teraz jesteście, ja nie wiem. Jak się, jak zakochaliście się pierwszy raz w życiu, na przykład. To, to było wariactwo. Wy po prostu nic innego nie widzieliście. Samo jest z Chrystusem. Dobrze, to dziękuję. Nie wiem, czy tam jeszcze ktoś chce coś dodać, czy. Będziemy kończyć modlitwą. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Twoja miłość niszczy wszelki strach, że człowiek wypełniony Twoją miłością nie wie, co to znaczy strach. I nie znaczy to, że nie mamy trosk. Że nie mamy wyzwań w naszym życiu. Ale to znaczy to, że my przez każdy dzień idziemy z podniesioną głową, Panie, podążając za Tobą, bo wiemy, że Ty nas przez to wszystko prowadzisz, że Ty nas chcesz w ten sposób wychowywać, chcesz w ten sposób, żebyśmy się rozwijali. I nasza relacja w żaden sposób nie opiera się na strachu, tylko opiera się na prawdzie i miłości. To jest. Właśnie to, panie, co ja do ciebie czuję, bo bojaźń Boża to jest dla mnie właśnie szacunek i respekt. To jest to, co się czuję Boże, stojąc przed Tobą, przed Absolutem, przed istotą, która ma odpowiedź na każde pytanie, która może zareagować w każdej sytuacji, która bezwzględnie, bez ograniczeń stoi ponad każdą inną zwierzchnością. Dlatego Tobie, Boże, za to wszystko dziękujemy. Dziękujemy Ci za to, że możemy być Twoimi dziećmi, że możemy być Twoimi sługami, uczniami, przyjaciółmi, że możemy podążać za Tobą, Jezu Chryste. I dlatego proszę Cię, wypełniaj nas Twoim duchem, Panie, wypełniaj nas tą miłością, ucz nas tej prawdy każdego dnia. Ucz nas, w jaki sposób mamy sprzeciwiać się temu światu, oddzielać od niego, uświęcać dla Ciebie tak, żebyśmy... Mogli żyć Twoją rzeczywistością, rzeczywistością Twojego słowa, rzeczywistością tego królestwa, które jest spośród nas, bo to królestwo już tutaj, teraz jest między nami. Ty, Panie, jako król Jego, jeszcze nie wróciłeś na ziemię, ale Twoje królestwo już jest, każdy z nas, każdy, kto daje Ci cześć, jest Jego mieszkańcem, obywatelem, jednocześnie też ambasadorem i to zobowiązuje, to zobowiązuje do tego, żeby. Godnie reprezentować Twoje imię, ale to też daje tyle przewilejów niesamowitych, panie, które są z Twojej łaski, to jest niezasłużona przychylność, panie, bo każdy z nas swoim życiem zasłużył na śmierć, a Ty nam to wszystko zabrałeś. Zabrałeś od nas tą karę, zabrałeś obciążenie, zabrałeś to potępienie, które na nas ciążyło, ten akt dłużny, panie, i przeniosłeś nas do świata jasności, panie, światła nieograniczonej przyszłości, możliwości, miłości, bez troski, panie, rozwoju, tak, żeby wszystko było, panie, konstruktywne, ten czas był odkupywany dla ciebie, żeby każda ta minuta przynosiła ci, panie, chwałę. Wszystko, co mówimy, robimy, gdzie idziemy, panie, żeby to przynosiło chwałę, każde nasze zmagania i. Dlatego ja cię przepraszam za wszystkie nasze potknięcia, za wszystko, gdzie się mijamy z tą prawdą, panie, ale. Ja wiem, panie, że ty nam wybaczasz, że ty w takich sytuacjach pokazujesz nam, jakie mamy wyciągnąć z tego wnioski. I o to cię właśnie proszę, panie, żeby jeśli takie sytuacje się zdarzają, to żeby one były jednorazowe, żeby te wnioski do nas docierały, żebyśmy się uczyli i więcej nie powtarzali danych błędów, żebyśmy byli po prostu coraz lepsi dla ciebie. I dla mnie to jest spełnienie mojego życia. Ja dzięki tobie, Boże, dzięki temu, co ty mi objawiłeś, ja czuję, że żyję i czuję, że Idę w kierunku spełnienia mojego życia. Czuję, że to wszystko ma sens, mimo że ten świat pokazuje coś innego. I o to Cię też proszę dla tych wszystkich ludzi, Panie, którzy są tacy zatrwożeni tą sytuacją, Panie, o wszystkich dookoła. Żebyśmy my i inni, którzy są w tym świecie, Panie, przejrzeli na oczy. Żebyś, Panie, im otworzył te duchowe ich oczy, Panie, żeby zobaczyli, że to, co się tutaj dzieje, to jest tylko pewien etap, a prawda jest zupełnie gdzie indziej, że prawdą jesteś ty, panie, i ciągnij, panie, do siebie, proszę, jeszcze mocniej niż zawsze, i wylej swojego ducha na tych wszystkich ludzi, proszę cię, panie. Daj nam sobie służyć, panie, daj nam iść do tych ludzi, panie, daj nam usta, które będą głosiły tak, że za tym będzie stał twój duch, że oni się będą otwierali, że ich serca, panie, będą się kruszyć, że te ich wszystkie uprzedzenia, wszystkie urazy, to wszystko przejdzie w niepamięć, Panie, ale pójdą za Tobą, pójdą jako obywatele Twojego Królestwa do wieczności. Amen. Panie proszę spraw, życie mi nie do obojętne. Abym zawsze kochał to co piękne. Zostawił cię ślad na czyjeś ręce. Panie, panie proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne, abym ja zawsze kochał to co piękne, bo zostawił cię na czyjeś ręce.